kosza Redeco. www.redeco.pl. Dobra gra w kwalifikacjach Ligi Europy może być magnesem, który przyciągnie inwestorów. Taką sytuację dostrzegają władze Wrocławia, które z posiadanych prawie 49% akcji klubu sobie chcą pozostawić symboliczne 5% udziałów. Pozostałe mają trafić w dobre ręce. Pierwotnie termin składania pisemnych odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji minął 9 lipca, ale postanowiono go przedłużyć do 24 lipca do godziny 15. Dlaczego do tego dnia? Wystarczy spojrzeć chyba na terminarz kwalifikacji Ligi Europy. Jeśli Śląsk poradzi sobie z IFK Göteborg, liderem Ligi Szwedzkiej, może zagrać w kolejnej rundzie tych rozgrywek, a wiadomo, że w Europie można się pokazać, zareklamować. Pytanie, czy poważny nowy inwestor zadowoli się mniejszościowym pakietem, bo ten największy, 51%, posiada wrocławskie konsorcjum sportowe. Przypomnijmy, że tworzy je trzech biznesmenów. Jeden z nich, Stanisław Han, już zapowiedział, że wspólnie z kolegami złożą ofertę. Pokerowa zagrywka trwa zatem w najlepsze, bo z drugiej strony wspomniany prezes Haskoleku nie wyklucza odsprzedania posiadanych akcji przez konsorcjum poważnemu kandydatowi. Oferty więc można składać do 24 lipca. Miasto potencjalnych przyszłych właścicieli Śląska zaprosi do stołu negocjacyjnego 29 lipca. Piłkarsko wtedy wrocławianie będą już znać kolejnego rywala w eliminacjach do Ligi Europy albo już zakończą swoją przygodę na europejskich boiskach. Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl